SPUC, czyli Towarzystwo Ochrony Życia, Dzieci, Nienarodzonych, jest organizacją pro-life, która powstała w odpowiedzi na wprowadzenie przez Wielką Brytanię tzw. aktu aborcyjnego w 1967 roku. Wprawdzie biuro w Szkocji powstało 10 lat później, jednak samo towarzystwo działa już od 50 lat. Naszym głównym zadaniem jest promowanie prawa do życia dziś już w poszerzonym znaczeniu. A więc zajmujemy się tematem eutanazji, badań nad komórkami macierzystymi, in vitro. Podnosimy kwestię prawa do życia we wszystkich tych aspektach poprzez różne projekty. A jednym ze sposobów promowania kultury życia jest gromadzenie ludzi na wydarzeniach takich jak konferencja. Organizujemy też bankiety czy inicjatywy dla szkół. Zaznaczamy, że istniejemy już od 50 lat, ale ważniejsze jest to, że minione 50 lat to czas ogromnej niesprawiedliwości, kiedy na naszych oczach 1/5 społeczeństwa jest zabijana poprzez aborcję. Dziś chcemy spojrzeć na różne aspekty walki, której stawiamy czoła. Chcemy obecnym tu słuchaczom dać do ręki narzędzia, dzięki którym będą mogli wejść w dialog ze społeczeństwem. Chcemy, żeby poznali nasze działania, by być może się w nie zaangażowali, ponieważ dziś naprawdę stajemy w obliczu coraz większej walki. O powrót naszego społeczeństwa do zdrowych zmysłów zabiega coraz więcej ludzi. Jednak wielu niestety wciąż nie ma świadomości, jak wielką niesprawiedliwością jest aborcja. Tak jak w przeszłości niektóre grupy społeczne były pozbawione swoich praw, tak samo dziś zaprzecza się prawom dzieci nienarodzonych, a to stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi prawami człowieka. Istnieje swoisty martwy punkt zbudowany całkowicie na propagandzie i niezrozumieniu. Naszym celem jest otwarcie społeczeństwa na debatę na te tematy. W Wielkiej Brytanii aborcja jest legalna do 24 tygodnia ciąży bez podania przyczyny. Natomiast w przypadku podejrzenia choroby u dziecka, aborcja jest możliwa nawet do 9 miesiąca ciąży. Od momentu wprowadzenia prawa aborcyjnego w Szkocji obserwujemy spadek szacunku dla ludzkiego życia w pojęciu bardzo ogólnym. Widzimy brak szacunku względem kobiet, względem rodziny. Obserwujemy swego rodzaju załamanie społeczne, spadek dzietności. W tym momencie jesteśmy niepewni naszej przyszłości, ponieważ po prostu rodzi się zbyt mało dzieci. Not enough people are being born. Stajemy w obliczu kultury, która odrzuca prawdy obiektywne. Nasze społeczeństwo stało się konsumpcyjne, co w praktyce oznacza, że ludzie robią to, na co mają ochotę, aż do momentu zabijania tych, których życie jest dla nich niewygodne. Stajemy przed wielkim wyzwaniem filozoficznym, aby określić, co znaczy być człowiekiem, kto zasługuje na miano człowieka, kim jest człowiek, jaki jest cel ludzkiego życia. Te wszystkie pytania odciskają swoje piętno na ostatecznym pytaniu, czy życie powinno być chronione od momentu poczęcia. Kościół i chrześcijańskie spojrzenie na świat spotkało się z atakiem ze strony fałszywego pojęcia równości. To fałszywe pojęcie równości jest ściśle związane z tak zwanym relatywizmem, który głosi, że wszystkie punkty widzenia są sobie równe, że wszystkie sposoby na życie są sobie równe. Według nauki Kościoła idealną formą założenia rodziny jest małżeństwo między kobietą a mężczyzną. Taki pogląd jest traktowany jako dyskryminacja. Wierzymy, że człowiek ma prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, a to z kolei traktowane jest jako dyskryminacja względem kobiet, które chcą dokonać aborcji. Mówi się nam, że nasze szkoły dyskryminują, ponieważ przedstawiają konkretny punkt widzenia, a tego nie wolno robić. Jeśli Kościół głosi, że to Jezus jest drogą, prawdą i życiem, to jest to obraźliwe względem innych religii, a przez to nie traktujemy ich na równi z naszą. Na każdym kroku odkrywamy, że punkt widzenia Kościoła nieustannie atakowany jest przez błędne pojęcie równości i poglądy antydyskryminacyjne, a chrześcijanie nie potrafią się temu atakowi skutecznie przeciwstawić, ponieważ nikt nie chce być oskarżony o dyskryminację, bycie nienawistnym, fanatycznym, o traktowanie ludzi w sposób nierówny. Dlatego często chrześcijanie zachowują milczenie, zamiast głośno przeciwstawić się retoryce tego typu. Ostatnie 50 lat to czas nieustannej propagandy, która głosi, iż
iż aborcja jest prawem wyboru kobiety. Jednak jednym z naszych działań jest wsparcie kobiet, które dokonały aborcji i widzimy wyraźnie, że znaczna większość z tych kobiet ma podobną historię. Historię poczucia opuszczenia i braku wyboru innego niż aborcja. Wielu ludzi wie, czym jest aborcja, jednak niewielu jest takich, którzy w pełni rozumieją jej skutki. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich, jednak wydaje mi się, że wielu ludzi nigdy nie zastanawiało się nad tymi pytaniami, które im stawiamy. Więc kiedy wejdziesz z takimi osobami w dyskusję i zadasz pytania, które zmuszają do refleksji, wtedy być może zaczną myśleć o aborcji w innym świetle. W wielu przypadkach spotykamy się z myśleniem, że osoby, które są pro-life, chcą odebrać prawa kobietom. W rzeczywistości staramy się zapewnić prawo do życia nienarodzonym, którym tego prawa odmówiono. Jednak oprócz tego otaczamy troską również kobiety, mówimy o tym głośno i pomagamy kobietom, które znalazły się w sytuacji tzw. ciąży kryzysowej. Informujemy je o miejscach, w których mogą otrzymać pomoc. Prowadzimy również telefon zaufania dla osób, które dokonały aborcji i potrzebują rozmowy czy jakiejkolwiek pomocy. Oprócz tego oczywiście wychodzimy z naszym przesłaniem na ulicę. Ofiarą aborcji jest przede wszystkim nienarodzone dziecko, które nie ma głosu, nie jest w stanie samo się obronić i które wyjęte z ciała matki zostaje morderczo rozczłonkowane. Jednak oczywiście również kobieta staje się ofiarą aborcji. Dlatego ważna jest świadomość, że takie kobiety mogą znaleźć uleczenie i nadzieję poprzez programy takie jak chociażby Rachel's Vineyard czy Silent No More Awareness. In Scotland we have over 12,000 abortions every single year, which is 33 per day. W Szkocji rocznie dokonuje się 12 tysięcy aborcji, co przekłada się średnio na 33 aborcje dziennie. Jednak doświadczenie prowadzenia telefonu zaufania dla osób dotkniętych aborcją pokazało nam, że zgłaszają się do nas nie tylko kobiety, ale także mężczyźni, których ta sytuacja również dotyka. A więc dzwonią partnerzy kobiet w ciąży, ale zdarzają się też telefony od dziadków dziecka, które niestety zostało abortowane. Aborcja powoduje efekt tak zwanego falowania, gdzie choć aborcji dokonuje jedna osoba, to jej skutki odczuwalne są dla wielu osób dookoła. Kobieta nie może o tym rozmawiać, być może nikomu o tym nie powie. Jednak jeśli osoby z otoczenia wiedzą o dokonanej aborcji, ma to na nich jakiś wpływ, a przez to na społeczeństwo. Każdego roku tracimy ponad 12 tysięcy dzieci w samej Szkocji, a w całej Wielkiej Brytanii to około 200 tysięcy. Jeśli spojrzymy na statystyki od momentu wprowadzenia legalnej aborcji w 1967 roku, liczba abortowanych dzieci, o których wiemy w Wielkiej Brytanii, to blisko 9 milionów. Jest to więc ogromna liczba ludzi, których dziś brakuje w naszym społeczeństwie. 98% wszystkich aborcji dokonywanych jest z tak zwanych powodów społecznych. Oznacza to, że jeśli kobieta zdecyduje się urodzić dziecko, znajdzie się w sytuacji, która będzie dla niej niekorzystna. Może chodzić o problemy mieszkaniowe, o złą sytuację zawodową, brak wystarczającej liczby pieniędzy czy brak wsparcia. Tak więc nie chodzi o żadne przesłanki medyczne. Nie mówimy o trudnych przypadkach takich jak poczęcie w wyniku gwałtu czy zdiagnozowane upośledzenie dziecka. Większość aborcji dokonywana jest z tak zwanych powodów społecznych. Niestety stajemy w obliczu kolejnego wymiaru walki o życie. Działacze proaborcyjni w Wielkiej Brytanii lobbują rozszerzenie prawa aborcyjnego, a ich celem jest zalegalizowanie aborcji dostępnej do 9 miesiąca ciąży. W Wielkiej Brytanii kampanię na ten temat prowadzi organizacja BPAS. W Szkocji zajmuje się tym grupa o nazwie Engender. Grupy te mogą się pochwalić wsparciem ze strony środowisk takich jak Królewskie Kolegium Położnych, Królewskie Kolegium Akuszerów i Ginekologów czy Brytyjskie Towarzystwo Medyczne. Wszystkie te środowiska wspierają kampanię wprowadzenia bardzo radykalnej formy aborcji, gdzie każda kobieta będzie mogła dokonać aborcji w jakimkolwiek stadium ciąży, z jakiegokolwiek powodu. Nie wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie jest pragnienie tego typu zmian. Kiedy wychodzimy na ulicę z naszym projektem Prawda, rozmawiamy z ludźmi, którzy choć zgadzają się na aborcję, to jednak nie chcą jej legalizacji do 9 miesiąca ciąży. Wielu ludzi w ogóle nie wie, że pojawił się taki pomysł.
Dlatego chcemy uświadomić społeczeństwo o tym zagrożeniu. Będziemy organizować kampanię, którą poprowadzi nasza koleżanka Margaret, która będzie polegała na odwiedzaniu różnych miejsc w całym kraju i rozmowie z ludźmi na temat propozycji dekryminalizacji aborcji w Wielkiej Brytanii. Chcemy uświadomić nasze społeczeństwo i zachęcić ludzi do tego, aby, jeśli oczywiście chcą, włączyli się w walkę o niewprowadzenie tego prawa w naszym kraju. To swoista ironia, że ci, którzy powinni pełnić rolę obrońców życia, jak położne czy ginekolodzy, dziś stają w pierwszym szeregu tych, którzy proszą o radykalizację prawa aborcyjnego. Wydaje mi się, że jedynym wytłumaczeniem takiej sytuacji jest to, że sumienia tych środowisk ze względu na zaangażowanie w aborcję już od tylu lat uległy zaczernieniu, a przez to szukają oni usprawiedliwienia dla swoich działań. Dlatego jeśli zakładają, że aborcja jest czymś dobrym, chcą przyczynić się do poszerzenia tego w cudzysłowie dobra. To jedyny powód, który ma jakikolwiek sens. Są społeczeństwa, w których prawo do aborcji stało się czymś tak oczywistym, że praktycznie się o niej nie dyskutuje. Na przykład w Irlandii, z której pochodzę, nie mamy jeszcze liberalnego prawa aborcyjnego. W przyszłym roku czeka nas referendum w tej sprawie, które może być próbą przeforsowania liberalizacji prawa aborcyjnego i spowodowania, że aborcja w Irlandii będzie czymś tak oczywistym, jak jest to dziś w Wielkiej Brytanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Szwecji czy gdziekolwiek. A więc stajemy w obliczu wielkiej walki, ponieważ tak jak tu w Szkocji SPUC stara się obudzić sumienia ludzi w kwestii aborcji, tak w Irlandii walczymy o podtrzymanie ludzkich sumień, tak, by Irlandia nadal była krajem pro-life. Jeśli spojrzymy na kraje, w których aborcja jest legalna, widzimy, że proces legalizacji przebiegał stopniowo. Nawet w Kanadzie, z której pochodzę, na początku aborcja była legalna jedynie w konkretnych przypadkach. Potrzeba było zgody ze strony terapeutycznego towarzystwa aborcyjnego. Dziś aborcja jest dozwolona do 9 miesiąca ciąży. Nie ma żadnych obostrzeń. Jest opłacana przez państwo. Więc jest to przykład tego, jak aborcja, wprowadzona na początku jedynie w określonych sytuacjach, dziś stała się dostępna bez ograniczeń. Dlatego musimy cofnąć się do fundamentalnego pytania, czy wierzymy w prawa człowieka i czy nienarodzone dziecko jest człowiekiem. Jeśli w obu przypadkach odpowiedź brzmi tak, wtedy musimy odrzucić aborcję. Pracowałem w polityce przez 20 lat i zawsze zadziwiało mnie to, że ci, którzy proponowali złe prawo, robili to na zasadzie stopniowalności. A więc proponowano małe zmiany, jednak w założeniu były już kolejne małe zmiany, a ich ostateczna wizja, dziś tak jawnie przedstawiana, zakładała wprowadzenie aborcji na życzenie przez cały okres ciąży. Stajemy więc naprzeciw ludzi, którzy są w radykalnym stopniu przeciwko życiu i musimy być świadomi, że jeśli proponują cokolwiek, to oczywiście, że będą mówić o małej skali zmian, ale nie możemy dać się zwieść. Jest to niebezpieczeństwo, z którym trzeba walczyć już od początku. W działalność pro-life zaangażowałem się w 1982 roku. Zainspirowały mnie słowa świętego Jana Pawła II, który odwiedził wtedy Szkocję i zachęcił młodych do tego, aby kiedy myślą o swojej przyszłości, nie myśleli tylko o sobie, ale również o innych. Więc kiedy zaangażowałam się w działalność pro-life, wiedziałam, że muszę mieć na celu dobro innych. Prowadzimy centrum pomocy w przypadku ciąży kryzysowych w Szkocji o nazwie Inicjatywa Pro-Life kardynała Winninga. To kolejny wielki człowiek Kościoła, świętej pamięci kardynał Thomas Joseph Winning, który w 1997 roku powiedział do każdej kobiety, która myśli o aborcji, aby tego nie robiła, lecz przyszła do Kościoła, bo tam znajdzie pomoc. Głównie zajmujemy się przypadkami tak zwanych ciąży kryzysowych, a więc przychodzą do nas kobiety, które z jakichkolwiek powodów myślą o aborcji i staramy się je wesprzeć, dać możliwość prawdziwego wyboru tak, by nie musiały przechodzić przez aborcję. Zawsze powtarzam, że kiedy rozmawiasz z ludźmi, nie interesuje ich to, co wiesz. Chcą wiedzieć, jak bardzo jesteś zainteresowany. Być pro-life oznacza interesować się, troszczyć się o innych, począwszy od dziecka już od momentu poczęcia, skończywszy na kobiecie, która być może będąc w ciąży jest w trudnej sytuacji.
lub która znalazła się w ciężkim położeniu, ponieważ dokonała aborcji. Dlatego bycie pro-life oznacza dla mnie złożoną misję pomocy ludziom, aby ustrzec ich od tych trudnych sytuacji i pokazać, że jest dostępna pomoc, o której może nie wiedzą, a która jest w stanie ochronić przed podjęciem decyzji, których potem będą żałować. Najmłodsza osoba, której pomogliśmy, miała 12 lat. Najstarsza była po 40. Problem ten dotyka kobiet w każdym wieku, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, zmagających się z różnego typu potrzebami socjalnymi, emocjonalnymi, duchowymi. Kobiety najczęściej zgłaszają się do nas, ponieważ kiedy dowiadują się o ciąży, zostają bez wsparcia. Na przykład chłopak stwierdza, że nie chce dziecka, że nie znamy się wystarczająco dobrze, aby decydować się na potomstwo. Lub w grę wchodzi uniwersytet i przeświadczenie o tym, że ciąża zmusi do przerwania nauki. Innym razem ciąża zbiegła się w czasie z nowo podjętą pracą. To różnego typu sytuacje społeczne, które prowadzą kobiety do myślenia, że nie ma możliwości urodzenia tego dziecka. Dlatego my ze swojej strony mówimy, dobrze, ale gdyby udało się poradzić ze wszystkimi tymi zewnętrznymi przeszkodami, czy wtedy chciałabyś urodzić to dziecko? I oczywiście większość kobiet mówi tak, tylko po prostu nie są w stanie stawić czoła tej sytuacji. Dlatego my pomagamy im usunąć wszystkie te przeszkody, by pokazać im, że to nie dziecko jest problemem i że kiedy wszystkie sprawy dookoła zostaną poukładane, będą mogły urodzić swoje dziecko. Każdy przypadek jest naprawdę inny. Najczęstszym powodem szukania pomocy jest poczucie samotności, brak osób, które wsparłyby kobietę podczas ciąży. Każdy mówi jej, że aborcja jest odpowiedzią, że jest szybkim i łatwym rozwiązaniem. Ale nasze doświadczenie z kobietami, które dokonały aborcji, pokazuje wyraźnie, że tak nie jest. Nie jest to ani szybkie, ani łatwe. To nie rozwiązuje niczego. Kobiety, które dokonują aborcji, wracają z powrotem do świata problemów i wtedy okazuje się, że to wcale nie dziecko było problemem. My staramy się dać im prawdziwy wybór. Cała debata wokół aborcji to klasyczny przykład manipulacji językowej. Mówi się, nie jestem za aborcją, jestem za wyborem. Usłyszymy, że nie mamy do czynienia z człowiekiem w łonie, ale z zarodkiem czy embrionem. To nie jest osoba. W ten sposób manipuluje się językiem. Papież Benedykt XVI mówił o dyktaturze relatywizmu. Chodziło mu o zjawisko, w którym współczesnemu człowiekowi o wiele trudniej jest powiedzieć, że istnieje prawda, według której wszyscy musimy żyć i której musimy przestrzegać, niż wyrzec się tego poglądu, ponieważ jest on uznawany za obraźliwy. Więc znowu, jeśli powtórzymy słowa Jezusa, że to On jest drogą, prawdą i życiem, takie stwierdzenie uznawane jest za obraźliwe względem innych religii. Dlatego mówi się nam, że musimy odrzucić ten pogląd. Ludzie mówią, że są pro-choice, kiedy w rzeczywistości reprezentują jedynie prawa kobiet do wyboru i nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co to oznacza być pro-choice. To brzmi świetnie. Zgadzam się, że powinniśmy móc dokonywać wyborów, ale czy ten wybór może odebrać prawa innej osoby? To właśnie staramy się uświadomić społeczeństwu. Wielu myśli, że pro-life to określenie na złych ludzi, próbujących dyskryminować kobiety, ale to nieprawda. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że być pro-life oznacza troskę o wszystkich, o dziecko, o matkę, o rodzinę uwikłaną w tę trudną sytuację. Cała ideologia kryjąca się za tematem aborcji to ideologia wyboru. Widzimy, jak przenosi się to na inne sfery. Weźmy na przykład kwestię tak zwanej płci kulturowej, czyli idei mówiącej o tym, że mogę być takiej płci, jakiejkolwiek tylko zechcę, niezależnie od mojej płci biologicznej. Więc mogę wybrać spośród setki różnych płci kulturowych i fakt, że fizycznie jestem mężczyzną, nie przeszkadza temu, żebym zdecydował się być kobietą. Dlatego cała ideologia wyboru znacznie przekracza kwestię aborcji i rozszerza się na każdą sferę życia. Jeśli Kościół mówi, że najlepszą sytuacją dla dziecka jest przyjść na świat i wychowywać się w rodzinie, w której zostało poczęte, zostajemy oskarżeni o dyskryminację i bycie anti-choice, ponieważ uparcie twierdzimy, że małżeństwo jest najważniejsze. A więc ta sama ideologia wyboru, która usprawiedliwia aborcję, jest stosowana do usprawiedliwienia innych wyborów, które niekoniecznie są dobre dla społeczeństwa czy ludzi w ogóle.
W działalność pro-life jestem zaangażowana już od 15 lat i podróżując po całym świecie przekonałam się, jak powszechnym zjawiskiem jest aborcja. Równocześnie jednak widzę ogromną nadzieję w tym, że gdziekolwiek nie byłam, spotykałam ludzi, którzy budują kulturę życia, mimo tego, że przyszło nam żyć w kulturze śmierci. Ciężko jest mieć nadzieję, kiedy jest tyle powodów do smutku, ale przecież wiele dzieci zostaje uratowanych przed aborcją. Wiele kobiet, które dokonały aborcji, szybko trafia na drogę uleczenia. Dlatego praca organizacji pro-life, takich jak SPUC, powoduje wzrost wysiłków skierowanych na ratowanie dzieci nienarodzonych przed rzezią, która odbywa się dziś na całym świecie. Widzimy wiele owoców naszej pracy. Mamy szczęście, bo często widzimy uratowane dzieci, kobiety, które zmieniły zdanie i zdecydowały się urodzić. Kiedy kobiety się do nas zgłaszają, są przerażone, myślami wybiegają w przyszłość i pytają, co będzie, jeśli... Tak naprawdę tym, co je przeraża, jest dokonanie wyboru, ale kiedy podejmą decyzję o urodzeniu dziecka, uspokajają się i zaczynają cieszyć się ciążą. Z nadzieją patrzą w przyszłość, tak jak to robi każda kobieta czekająca na narodziny dziecka. Często zostanie matką zmienia kobiety kompletnie. Nagle rzeczy, których nie były w stanie zrobić dla siebie, stają się możliwe dla dziecka. Kobiety, które na przykład były uzależnione od narkotyków, alkoholu, czy prowadziły niepoukładane życie, niejednokrotnie mówią, że nie chcą, by ich dziecko wychowywało się tak jak one. To daje im prawdziwą szansę na odmianę swego życia. To turn the life around. W powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ czytamy, że wszyscy członkowie rodziny ludzkiej mają prawo do życia. W artykule 6 stwierdza się, że każdy, to jest każdy członek rodziny ludzkiej, ma prawo być wszędzie traktowany jako osoba w świetle prawa. Natomiast deklaracja praw dziecka stwierdza, że dziecko ze względu na swoją niedojrzałość umysłową lub fizyczną ma prawo do szczególnej ochrony i opieki. A dalej ONZ dodaje, tak przed, jak i po urodzeniu. A więc ich własne zapisy odnoszą się do praw dziecka przed urodzeniem. Mało tego, w innym dokumencie ONZ, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, znajduje się zapis w odniesieniu do państw, w których dozwolona jest kara śmierci. Czytamy, że tam, gdzie kara śmierci jest legalna, nie może ona być nigdy wykonana na kobiecie w ciąży. Co takiego odróżnia kobietę w ciąży od kobiety, która w takim kraju poddana byłaby karze śmierci? Jest to fakt, iż w jej winnym ciele znajduje się niewinne ciało dziecka. I niezależnie od opinii dotyczących kary śmierci, obie strony zgadzają się co do tego, że nigdy nie możemy zabić niewinnej osoby. Tak więc tym zapisem ONZ stwierdza, iż dziecko nienarodzone jest osobą niewinną. Aborcja jest legalna na całym świecie, dlatego że ludzie przekonali samych siebie, że dziecko nienarodzone nie jest człowiekiem, nie jest osobą, a aborcja nie zabija. Ale kiedy podniesiemy argumenty, które mówią o tym, że dziecko jest człowiekiem w świetle nauki, jest osobą w znaczeniu filozoficznym i że aborcja jest destrukcyjna oraz kiedy spojrzymy na dokumenty dotyczące praw człowieka, jedyną konkluzją jest stwierdzenie, że aborcja musi być odrzucona. To jest walka o człowieczeństwo. Społeczeństwa dziś zabijają na niewyobrażalną skalę. Globalnie zabijamy 20% wszystkich poczętych dzieci. Społeczeństwo nie jest w stanie przetrwać w takiej sytuacji. Mamy do czynienia z mentalnością skierowaną przeciwko dziecku, która przeradza się w mentalność zapobiegania ciąży. Rodziny nie chcą mieć dzieci. Wskaźnik urodzeń jest bardzo niski. Nie podtrzymamy starzejącego się społeczeństwa, które potrzebuje większych środków na system zdrowia, na pomoc społeczną. Najzwyczajniej nie będziemy w stanie przetrwać, jeśli nie otworzymy się naprawdę, że życie jest wielkim i wspaniałym dobrem. Nasze społeczeństwo znajduje się w bardzo ciemnym miejscu. To najważniejsza walka dla nas obecnie. Nie tylko dla tego pokolenia, ale dla przyszłych pokoleń. Nie będzie dla nas przyszłości, jeśli dziś nie wygramy walki o życie.